Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku programu Wokół Pudła. Dzisiaj mam przyjemność zaprezentować Wam boksa z Armii Gwardii Imperialnej. Jest to Kadian Command Squad. Chciałbym Was jednak jeszcze poinformować, tak krótkie info wrzucić, że jest to tak jakby taki ostatni filmik w tym okresie świątecznym, a potem będzie przerwa od tych programów Wokół Pudła i przerwa będzie od 24. I prawdopodobnie potrwa tak gdzieś 3-4 dni, więc się nie przejmujcie. A teraz wróćmy do prezentacji. Co możemy powiedzieć ciekawego o Armii Gwardii Imperialnej? Jest to dość ciekawa armia, ma bardzo interesującą historię oraz interesujący styl gry, ponieważ jest to armia, która po prostu zalewa przeciwnika. Ale wbrew temu co się mówi, że niektórzy idą na ilość, a nie na jakość, ciekawym smaczkiem jest fakt, że ta armia bardzo ceni sobie lojalność oraz dyscyplinę i są tu bardzo duże wymogi, jeżeli chodzi o wykonywanie rozkazów, bo oni wyznają zasadę, że nie ma nic bardziej motywującego niż strzał w potylicę, tak? Czyli nie słuchasz rozkazu, puf. Nie chcesz się uśmiechnąć, puf. Nie chcesz walczyć dla Imperatora i strzał w głowę, i strzał w głowę, i strzał w głowę. Dlatego oni potrafią dokonać bardzo ciekawych rzeczy, bardzo ciekawych kombinacji na blacie, jeżeli dobrze się nimi pokieruje, jeżeli dobrze wykona się tą całą masę rozkazów i zagrań. Dodatkowo Gwardia Imperialna posiada całą gamę bardzo ciekawych pojazdów. Już miałem przyjemność pokazać Wam Walkirię. Był to właśnie transportowiec z Gwardii Imperialnej, ale jeszcze Gwardia Imperialna posiada całą masę czołgów, transporterów, po prostu oni mają bardzo dużą siłę ognia, jeżeli chodzi o maszyny, oraz też potrafią zapestkować, czyli po prostu rozstrzelać przeciwnika, tak? Tak prezentują się wypraski wyjęte z tego zestawu. Zapomniałem na początku dodać, że taki zestaw kosztuje od 60 zł w górę. Aktualnie ten zestaw został zakupiony w Crazy Dwarfie za 61 zł, jeżeli kogoś by to interesowało. Ktoś tam właśnie mnie poprosił, abym też podawał informacje na temat cen prezentowanych zestawów, a więc proszę. Przejdźmy do prezentacji tych wszystkich pizzów. Jako ciekawostkę dodam również fakt, że jeżeli nawet nie gracie w Warhammera 40 000, a zajmujecie się właśnie tymi bardziej historycznymi rzeczami, bardziej historycznymi modelami oraz ogólnie modelarstwem, no to ten zestaw oferuje Wam bardzo ciekawą rzecz, bo jak wspomniałem, on kosztuje od 60 zł w górę, tak? Ale zazwyczaj to będzie gdzieś około 61-62 zł. Ale możecie skleić bardzo fajną dioramę, tak? Bo jak już wspomniałem, jest to oddział dowodzenia. Macie do wyboru dwa warianty sztandarów. I po prostu te modele są, można je złożyć w bardzo ciekawych pozycjach, tak? I możemy z tego po prostu sklecić bardzo fajną dioramkę właśnie jakiegoś oddziału, takiego ostatniego bastionu, który się broni przed napierającymi siłami przeciwnika, albo po prostu taki oddział dowodzenia, tak? I sądzę, że to jest dość ciekawa opcja, jeżeli chodzi o cenę. Nie wiem, jak to by w takiej skali, ile by kosztowały takie figurki właśnie składu dowodzenia, ale sądzę, że to by się też mocno wyrównało. A zresztą ten zestaw chyba byłby bardziej opłacalny z tego względu, że macie tu dużo główek, dużo części i możecie sobie też, jakby to powiedzieć, sami zaprojektować wygląd. Oczywiście nikogo tutaj nie zmuszam do wykonywania tego pomysłu, bo wiadomo, są to jednostki właśnie z uniwersum Warhammera, takie trochę science fiction, tak? I niektórzy tego nie lubią, aczkolwiek Gwardia Imperialna ma bardzo charakterystyczny wygląd, tak? Więc sami musicie ocenić, czy właśnie wykonywanie tej dioramki albo coś ten deseń, tak chociażby dla zabicia czasu, będzie dość ciekawym pomysłem, tak?
tyle w dzisiejszym odcinku Wokół Pudła. Jeszcze właśnie przedstawię Wam te dwa warianty sztandarów, o których wspomniałem, bo tutaj mamy już wersję pomalowaną. Pozwolę sobie to przybliżyć. Jest to na pewno bardzo fajny zestaw, zarówno dla graczy, jak i dla hobbystów. I tak jak mówię, Armia Imperialna ma bardzo charakterystyczny wygląd, ma bardzo fajny klimat. I ten zestaw właśnie pozwala nam zrobienie bardzo fajnej dioramki. I się zastanawiam, czy sam kiedyś też nie zabiorę się za zrobienie takiej ciekawej jakiejś dioramy, jeżeli chodzi o Armię Gwardii Imperialnej. Tutaj właśnie widzicie tutaj na zdjęciu, jakby na, nie wiem jak to nazwać, nie na okładce, tylko to powiedzmy no, na przodzie pudła, tak w coś właśnie w rodzaju tej dioramy, tak do zdjęcia, czy coś ten deseń. Sądzę, że można uzyskać dzięki temu zestawowi znacznie lepszą dioramę, znacznie coś znacznie fajniejszego, tak? To tyle już na dzisiaj. Wam przypominam, że my zobaczymy się już dopiero po świętach, a więc jeszcze raz życzę Wam wszystkiego najlepszego i wesołych świąt. Trzymajcie się, do następnych odcinków. Cześć!